Adam Kownacki z nami. Dziś konferencja prasowa odbyła się. Spotkałeś pierwszy raz na żywo oficjalnie Kacpra Maina, ale to nie było chyba pierwsze wasze spotkanie, bo okazało się, że dzisiaj graliście, tak? W Xboxa, w box, tak? Tak, my dzisiaj przyjechałem się i poznaliśmy pierwszy raz, ale na konferencji właśnie tak pierwszy raz oficjalnie, można powiedzieć. Mhm. I jakie wrażenia? Jest między wami jakaś zła krew, czy nie? Bo tak troszkę zaiskrzyła konferencja, ale tak miałem wrażenie, że to jednak dobra zabawa. No jest sport, tak? To się liczy sport, tak? Myślę, że to drogą całą karierę szłem, a nie robić z siebie jakiegoś oszołoma i krzyczeć i wiesz, i robić jakieś zamieszanie niepotrzebne. Chociaż był jeden zawodnik, który cię pamiętam troszkę podkręcił, nie? Artur Szpilka. Artur, tak sobie... no ważenie troszkę i Charles Mann też tak mnie podkręcił, więc było parę zawodników, ale było raczej spokojnie. Jak się czujesz w Polsce, bo pierwszy raz chyba na tak długo przyjeżdżasz do Polski? Nie, ogólnie jestem tutaj co wakacje, całą wakację. Ale pierwszy raz bez rodziny, tak? Dwa miesiące jestem jakby bez rodziny, więc na pewno ten test nie do dzieci i po prostu odliczam kurde tygodnie do walki, bo nie mogę przeżyć walki, ale też zobaczyć dzieci. Jak treningi przebiegają? Bo widziałem, że sporujesz chyba i z Bizewskim, i z Jerzewskim. Powiedz w ogóle, z kim trenujesz, jak to wygląda, bo Sugar Hill jest teraz troszkę zajęty tą dużą walką. To tak, no jak właśnie powiedziałeś, Sugar Hill właśnie ma... dużo, wiesz, walkę o mistrza, o wszystko dokładnie, więc jest trochę bardzo zajęty. Ale też mam to dobrze, tak jak mówisz, na słuchę swoich partnerów. Też przyjechał do mnie z, kolega, który przyjeżdżał dużo moich walk zawodowych w Nowym Jorku, wie jak trenuję i tutaj pomaga, tak? Jakub Traszewski, trzymał mi tarczę, też jakby mamy nocny kontakt z Sugarem, też popracować. I od tego nam Rafa Kouris też pomaga, tak? Też dodaje mi wskazówki. Więc fajna mamy ekipę i wszystko idzie do przodu. Powiedz, jak ty się zapotowiesz na udział Nikodema Jerzewskiego, bo tak wygląda na to, że jesteś głównym sparring partnerem, bo oprócz Artura Bizewskiego, w twoim narożniku, jak ty na to patrzysz? Z tego czerpiesz, bo on ci być może coś zdradza na temat Kacpra Maina, czy nie masz obawy, że na przykład on potem zaraz zadzwoni do Kacpra i powie swojemu ziomkowi, jak to wyglądało na sparingach? No nie, wiesz, Nikodem jest chłopak, pomagamy sobie. I też są sparingi, tak? Też moje walki są, mnóstwo moich walk jest w internecie. I też ja się po prostu nie zmienię w ciągu nocy, więc co widzieliśmy od lat, to będziemy też widzieliśmy myślę 2 marca, tak? Tylko też jakby długi prawie ma obóz, jest naprawdę skupiony na tej walce, więc myślę, że zobaczymy bardziej starego Adama Kownackiego, takiego właśnie z walki z Washingtonem bardziej niż takiej z Heniusem czy Demirzenem. Zobaczcie, bo to jest ciekawostka, w Polsce wszyscy zakrywają te otwarte treningi, nic nie pokazują. Tak jakby tam się miało wydarzyć jakieś magiczne rzeczy, a na przykład jak robiłeś trening na Brooklynie przed swoimi walkami, to był taki to pełny, nie? Za 8-10 minut. Pewnie, dokładnie. Co się tam robiło? Wiesz, no... No zależy, wiesz, też jakby trener jakby chce to robić, to dużo od trenera zależy. Mhm. Powiedz, na ile ty jesteś pewny, że znokautujesz Kacpra Maina, bo on nie zbija się trochę z tropu, to, że on jest taki pewny siebie, bo w sumie to jest nowicjusz w porównaniu z tobą, a wydaje się, że tak emanuje tą pewnością siebie przed tą walką. No to fajnie, tak? Jednak każdy ma plan, póki ktoś go nie uderzy, tak? Jak powiedział to Mike Tyson. Więc zobaczymy, jak to wszystko poczuje, jak zostanie strzał, bo jakby też się już kumi się. Kacper nie walczył z kimś blisko z tego poziomu, jaki ja prezentuję, tak? Też wiadomo, jestem po 4 porażkach, ale naprawdę, jak widać, waga jest naprawdę niska, jestem w super formie już. Jeszcze mam 6 tygodni, żeby dało się przygotować, więc... jak mówię, z 18 Adama Kowalskiego i będzie mój to jakby powoli powrót do słowania, co jeszcze mi zostało. A to będzie taka waga jak ze Szpilką, czy troszkę więcej? Zresztą druga masa, zapraszam do obejrzenia. Bo Kacper mówi, że też będzie wyjątkowo mało ważył. No właśnie, duży jest, kurde, właśnie jest niski, ale patrzę na jego wagę, to też warto 115-116 kg, więc myślałem, że jest mniejsza, jednak szkoda, że jest jednak wagowo trochę większy nawet niż Szpilka, więc pewnie też zobaczymy, tak? To już jest zapytanie, tak? Bo ja nie walczę z kimś blisko mojego poziomu. No właśnie, bo to jest kolejna sprawa, że on jest bardzo pewny siebie, natomiast nie był nigdy przez nikogo przetestowany. To będzie pierwszy sprawdzie, tak? Bo jak się chyba porażka na koncie ma, tak? Tak, to przegrał. I też był z takim no, nie najlepszym zawodnikiem, więc zobaczymy. Powiem ci, że widziałem się z Sugar Hillem Suarem przez chwilkę w Bormow. Tam przy szklance herbaty wieczorem i pytałem się go, jak on patrzy na twoją karierę, no bo wiesz, wszyscy mówią, znaczy wszyscy, dużo osób mówi, Kownacki skończony, rozbity. On mówi, że nie, że po prostu walka nie wyszła, natomiast to jest cały czas Kownacki, który jeszcze ma ogień w sobie. No, spędziliśmy pół roku razem, tak, z treningami, uczy się ten jakby krąg style boxing,
i sparowaliśmy naprawdę dużo, i to z Millerem, z Okoli, z Andrew Taibbi, naprawdę no, czołówka, kurde, no, wagi bridgeweight i cruiserweight ciężki, tak, więc widział dużo chyba dobrego. To po prostu ta walka nie wyszła tak z Kusumaną. Wtedy się okazało, że Kusumano były ostro nafarszowany, kurwany sterydami, więc no, mam nadzieję, że tu będzie walka, wiesz, czysta, test antydopingowy, więc zobaczymy, co ja potrafię, jak jest równy pole. A właśnie, jak jest z testami dopingowymi? Bo tutaj były jakieś targi, czy nie? Czy, no, że jest... są testy, tak, przed walką, więc... Przed walką, tak. Przed walką mamy egzamin, tak. Jak cię w ogóle, jak to odbierasz trenera Sugar Hilla Stewarda? Bo to teoretycznie wydawałoby się, że to jest taki trener stworzony pod ciebie, bo on mówi o knockoutach. Cały czas powtarza, knockout to jest, boks to jest knockout. To tak, dokładnie. Mówi właśnie na sparingach, że Adam chce, żeby było rób mniej rund, ale bardziej większe tempo, tak? Więc myślę, że ta współpraca będzie naprawdę fajna i zobaczymy właśnie, jak to współpracuje właśnie na równym polu bitwy. No? I wyobrażasz sobie, że ta wasza walka może potrwać pełen dystans, bo to chyba knockout wisi w powietrzu. To ja mam wrażenie, że to może być szybki knockout. No myślę, że w obie strony, tak? Myślę, że to będzie jakby knockout w którą stronę, tak? Zobaczymy, ile mi zostało, zobaczymy, ile mniej. Dlatego właśnie też jest dużo tych pytań, tak? Czy odejść to szczękę, co tam... A ty sobie zadajesz te pytania, czy po prostu już jakoś tam irytują, coś ci robią, nie? Bardziej właśnie, że ktoś mówi, jak się wypowiadam, tak? Z czego właśnie, ty no, wyjechałem do Stanów i miałem 7 lat, więc ciężko mi się sam po prostu nie ma... Przepraszam, bo ty po angielsku dużo płynniej mówisz niż po polsku, łatwiej, nie? No, chodziłem do szkoły, no, tak, już z 7 roku życia, więc naprawdę jest ciężko, tak, mimo że zawsze czuję się Polakiem, kocham ten kraj, ale no też, wiesz, no, to jest jakby mój pierwszy język, tak, wiesz, jakby pierwszy język, tak, więc to mnie trochę irytuje, tak, że trochę jakby łaski, chudy, wiesz, mieszkam w Stanach, 7 roku życia, więc luzuj się trochę. A irytuje cię, że masz być trampoliną dla Kaspra Mejny? Myślę, że musisz sobie powiedzieć, żeby wierzył, że nie jest na jego poziomie, tak? Więc musisz sobie wmówić, żeby czuł się gotowy, tak? Też się go nie lekceważę, tak? Zostawiłem moją rodzinę, żonę i dzieci na 8 tygodni, żeby się dobrze przygotować, tak? Więc broń Boże, go nie lekceważę. Wiem, że on też właśnie najpatrzy jako tę trampolinę, tak? Żeby ze mną wygra, może to otworzy mu drzwi do takiego boksu. Więc to walka była prowadzona, tak? A ty patrzysz na niego, może nie jak na trampolinę, ale jako taką dobrą możliwość powrotu, bo to taki chyba najbardziej miękki powrót niż ten Demi Rezen czy rewanż z Heleniusem, to co ci niektórzy odradzali, żeby nie brać dużych walk, od razu tylko lekką walkę, to myślisz o tym, co będzie dalej, że wygrasz z Mainą i potem wracasz do większego boksu. No mam nadzieję, tak? Myślę, że właśnie jak mówiliśmy, też jest młody, ma 24 lata, jest ambitny, więc też mnie sprawdzi, tak? Też ta walka dużo znaczy, więc też... Zdaję sobie sprawę, że on to walkę też będzie chciał wygrać i daje naprawdę dobry egzamin. I też, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, jest klauzula rewanżowa, jest. Natomiast nie jesteś zobowiązany do rewanżu, jeśli znokautujesz Kaspra Mejnę, tak? Dokładnie. Czyli jak go znokautujesz, jesteś wolnym zawodnikiem, jak nie, to no, będzie rewanż. Oczywiście, no ma przeciwieństwo, jakby zawsze promotor, więc i też chciałem jeszcze sporo zaboksować, tak? Mam nadzieję, że nie będzie ostatni raz walki mojej w Polsce, tak? Więc... Mam nadzieję, że ta współpraca będzie naprawdę się, te walki się potoczy super, bez żadnych problemów i zobaczymy jeszcze raz w Polsce. Czyli to dłuższe plany, bo tam się mówiło, że Mateusz Borek chciałby sobie podjąć współpracę, tak? No pewnie, no właśnie, tylko to była fajna opcja, tak? Kurde, walka o mistrzostwo Polski, więc było ciężko odmówić.